Siema widzowie, witajcie w kolejnym odcineczku ze Skibidi Toilet Tower Defense i słuchajcie, dzisiaj zrobimy sobie naprawdę potężny challenge, który mi proponowaliście kilka razy. Było kilka osób, które właśnie proponowały coś takiego. Ja miałem też to w głowie, no i ogólnie czas to widzowie zrobić. Czy ja mogę siadać tutaj? Nie mogę! Ej, normalnie te ławki są nie do siadania, co jest? Halo? Zgłaszam problem w miasteczku Toilet Tower Defense, nie da się siadać na wszystkich ławkach. Co się dzieje w ogóle? Dobra, tego się nie spodziewałem, ale widzowie, wy na pewno spodziewaliście się kolejnego odcinka ze Skibidi Toilet. Nie wiem, dlaczego mówię Skibidi Toilet. No po prostu Skibidi Toilet Tower Defense. I widzowie, już dobrze wiecie, jak oglądaliście mój poprzedni odcinek, wiecie, że będzie potężny event świąteczny. A teraz zagramy fajny challenge. Już wam mówię jaki. Oczywiście zostawcie łapkę w górę, zostawcie suba z dzwonem, żeby nigdy seria ze Skibidi nie umarła, żeby było po prostu dużo, żeby ten kanał cały czas żył. I widzowie, lecimy moim zdaniem taki oto challenge'ik mały na Nightmare'ze, uwaga, na Nightmare'ze. Dlatego mam kamerę Reaper Drone'a i dlatego mam farmę, żeby po prostu ten challenge w ogóle miał sens. I o co tutaj chodzi? Jak widzicie, mamy Car Speakermana, mamy Glitch Cameramana i Inżyniera. Jak ktoś już może tutaj skubać, o co chodzi, no to pewnie już tutaj rozpracował, co nie? Ale dobra, już nie przedłużam. Słuchajcie, chodzi o to, żeby zagrać tylko i wyłącznie postaciami, które siedzą na kiblu. Dosłownie, to jest kibel challenge, totalnie, zobaczcie. Glitch Cameraman siedzi w kiblu, co nie? Inżynier wysyła takie kiblowe, wiadomo, jednostki, no później są to czołgi, okej, okay, no ale i tak się liczy, że wysyła te takie kamera toilety, nie? Więc wydawało mi się, że to będzie najlepsze, co możemy wziąć. No wiadomo, że biorę tutaj też tak, żeby były postacie, które wiecie, no żeby po prostu były takie postacie atakujące i dodatkowo ten Pumpkin Farmer z kamera Reaper dronem. No dron tutaj nie liczy się w nic, on po prostu sobie lata, a Pumpkin Farmer po prostu sadzi sobie dynię. Także widzowie, też jestem ciekaw tego nowego Santa TV Mana, który będzie nową farmą, bo prawdopodobnie przestanę używać już Pumpkin Farmera. Skoro tamta farma będzie najlepsza, będzie miała aż 8 leveli do ulepszania, no to Santa TV Man będzie widzowie potężny. Ja już po prostu to wiem, że on będzie potężny, bo naprawdę no jak się tak o tym, jak idzie tak o tym pomyśleć, na chwilę się o tym pomyśli, to naprawdę brzmi to dobrze, nie? Dobra, robimy pierwszy kibel. Na razie jest to taki oto samochodzik, ale spokojnie widzowie, już przerabiam to na kiblarze, żeby to było, wiecie, żeby challenge miał sens. No i teraz tak, myślę, jak to zrobić, bo generalnie ja bym chyba postawił glitch kameramena, bo później będziemy mieli mały problem, jak tego nie zrobimy, dlatego glitcha dajemy. No i ten glitch powinien tutaj uderzyć w dual claw toilet. Dajmy na strongest, okej? Okay. A, widzę, że już nie złapię, dobra, nieważne. Każde nic nie mówiłem. No i leci pierwszy kibel, widzowie, patrzcie, jo, kibelek leci. No i te kible właśnie będą walczyły z kiblami, dosłownie, no bo glitch cameraman to też jest kibel, także kibel walczy z kiblem, no i ogólnie Car Speakerman też tu będzie walczył. Tylko wiecie, on jest taki średni, ale też go dam, żeby challenge się liczył, no bo mieliśmy dać też Car Speakermana, no to będzie. Mimo, że się nie opłaca go mieć, wiadomo, ale dobra, dajmy tego drona jeszcze tutaj. A myślę, że gdzieś tu. I będzie ok. Wszystkiego po trochę, widzowie, wszystkiego po trochę, ale jakoś damy radę. Musimy na pewno ulepszyć tego inżyniera naszego kochanego, żeby miał 5000 HP i to już nam zrobi całkiem nieźle tutaj robotę, nie? Będzie naprawdę potężnie. Te farmy, tak myślę, że dam tutaj z przodu, bo później jak będą leciały te eksplozywne skibidibi, to walną właśnie tutaj na początku, a nie w nasze jednostki tutaj atakujące, bo tu będę stawiał glicze. No zobaczymy, jak to wyjdzie, wiecie, to jest po prostu challenge for fun, pamiętajcie, dlatego nie ma co się denerwować. Wszystko tutaj ładnie, pięknie porobimy. Mamy tego Car Speakermana, który jest mega średni. No umówmy się, ale ulepszmy go, ulepszmy. Ja wszystkich ulepszę, wiecie. To o to chodzi, żeby po prostu ten challenge'ek był na każdej postaci. No oczywiście wiadomo, że tutaj Car Speakerman jest najgorszy, ale liczy się jako kiblowa postać i to dla nas jest najważniejsze. Dobra, za 600 dajemy 10000 kamera toileta. Dobra, będzie potężna. Skibidaju toaleta, widzowie, będzie przepotężnie. Mutant toilet, no powiem wam, że tutaj grubo się zaczyna dziać. Potrzebujemy na pewno walnąć tych największych, czyli na strongest, okej, okay. I tutaj tego mutanta troszkę obijemy. Znaczy, póki co to ten nasz glitch to nic nie bije, no umówmy się, on jest bardzo, bardzo słaby tutaj. Dlatego potrzebujemy szybko ulepszyć farmę i jakkolwiek, widzowie, tutaj ogarnąć. No nie wiem, może damy kolejnego, nie, no raczej kolejnego inżyniera nie. Tutaj mutanta damy radę pokonać, ale co będzie dalej, widzowie? To jest pytanie, co będzie dalej? Dobra, dajmy jeszcze tego glitcha szybko.
Na ulepszonko, dawaj, dawaj gościu, dawaj, do, dobra, mamy go. I teraz nawalamy, patrzcie, już teraz w miarę to idzie, no niestety kamera Reaper nie dotyka go. A nie, bo nie sięgał po prostu, ale odwaliłem, widzowie. Nie miałem jak uderzyć, bo miałem kamera Reaper drona i on, wiecie, nie sięgał tego tutaj mojego glitcha, ale lipa, dobra. Szybciutko, za tysiaka musimy ulepszyć, dawajcie widzowie, dawajcie, trzymajcie kciuki, żeby się udało. Dobra, police toilet, nie, policjant, pan policjant porządku pilnuje, leci mi tutaj łomot spuścić, ja nie mogę widzowie, 8000. Dobra, mamy go. Mamy jeszcze boss toileta, tutaj ziomy lecą. No powiem wam, że jest grubo, jest naprawdę grubo. Ja nawet nie mam jak ulepszyć farmy, no bo totalnie nie mam na to czasu. Ja naprawdę, gdybym ulepszał te farmy, to bym tego w ogóle nie wygrał. Okej, kolejny tutaj. I teraz myślę, że nie kamera Reaper Drone, tylko dajmy Car Speaker Beda. To nam wygra gierę, widzowie. Ja wam mówię, 300 obrażeń co sekundę. To jest przepotężny zawodnik. No liga po prostu nie z tego świata, także no zdecydowanie, zdecydowanie on nam tutaj wygra gierę. I teraz tak, ja bym zrobił kolejnego inżyniera, bo potrzebujemy więcej troszkę tutaj siły, bo leci kolejny mutant, chociaż w sumie wygląda to na razie całkiem nieźle. I teraz tak, tak sobie myślę, zrobię tutaj, coś tam poulepszam, wiecie, te farby, żeby to więcej dawało, no i jakoś to damy radę tutaj ogarnąć. Mam nadzieję, bo ten challenge najlepiej, żeby został wygrany, ale wiecie, no nie wiadomo, nie każdy challenge się wygrywa. No i dobra, tutaj mamy tego, patrzcie jaki kamera toilet, widzicie? On dumnie kroczy, czy tam dumnie swój kibel ociera, nie? Bo w sumie musi tam dotrzeć. 25 tysięcy HP łącznie z kiblarzy, także to nie mało. Tylko ja nie wiem, czy to jakkolwiek tutaj nam da radę, nie? Czy dadzą radę tutaj pokonać te toilety? O nie, leci airplane toilet, widzowie. No to mamy przerąbane. Ja się serio, jeżeli chodzi o airplane toileta, 62 tysiące i chyba nawet nie będziemy go mogli uderzyć tymi na dole kiblami, tylko potrzebujemy czołgu. No a czołg zanim zrobimy, to też troszkę potrwa. I tak nie wiem co teraz zrobić, bo airplane tu leci. No widzowie, mamy problem, mamy giga problem. Mutant 2.0 w ogóle, ja nie mogę widzowie, nie no szybciutko. Dawajcie kolejnego skipa, dawaj skip wave'a, dawaj skip wave'a. Widzowie, ostatnia szansa na to, żeby jakkolwiek się udało, nie? Inaczej to już mamy totalnie, dobra, mamy na maksa. Zobaczymy czy to się uda, bo zakładam, że nie. Zakładam, że będzie bardzo ciężko. Tak, go nie dotyka tutaj nic, o ja cię sunę. Ale masakra w ogóle, masakra totalna. Patrzcie, 80 HP ile on bije. Airplane toilet jest straszny, on po prostu tyle bije, że ja nie mogę. Dobra, mamy czołg pierwszy widzowie, mamy czołg. Dajemy dalej, szybciutko tutaj za tysiaczka ulepszamy. No widzowie, mam nadzieję, że jakoś to pójdzie. Na razie to wygląda no wręcz tragicznie, po prostu tragicznie to wygląda. 20 tysięcy HP, dawaj, dawaj kolejnego, dawaj, dawaj czołga gościu, dawaj czołga, nie, widzowie przegraliśmy, no co mogę powiedzieć, jest to strasznie trudny challenge, ale wiecie co, spróbujemy jeszcze raz, ale na dłuższej mapie, czyli na Palm Paradise. Dobra widzowie, nie wiem jak na długo, ale wracamy do gry. Generalnie na Palm Paradise wiadomo, że tutaj ta droga, którą muszą przebyć z KBDB jest bardzo duża, więc 280 HP na 400 sprawia, że troszkę mam czasu zanim tutaj dolecą, no i ja będę chciał zrobić tak, żeby zrobić jak najwięcej farmy, wiecie, jak najwięcej dać w farmę i później dopiero ulepszyć tego glitch kameramena. Wiadomo, później też inżynier, takie tam sprawy, no ale postaram się jakkolwiek to zrobić. Patrzcie ile tych small toiletów, ja nie daję rady po prostu, naprawdę. To jest nie do wyrobienia, tego autoskipa wyłączę na chwilę. Zrobimy tutaj troszkę pieniędzy, dobra, DJ toilet jakiś, okej, i teraz dopiero skipa. I teraz widzowie tak, zastanawiam się jak to zrobić, bo nasz glitch kameraman bije dużo, okej, tylko że on jest aż za 6000 do ulepszenia, to nie jest mało, no umówmy się, to naprawdę nie jest mało, także tutaj będzie ciężko. A bardzo byłby przydatny, bo mielibyśmy 2500 co 0, ile? Co 0,2, tak? No to naprawdę to by było dużo, nie? Znaczy, no może nie jakiś ultra dużo, ale zawsze, nie? Zawsze by to było sporo. No i teraz tak myślę, co tu zrobić? Na pewno drona też damy. Bo w momencie, kiedy dostaniemy jakiegoś stuna szalonego, no to lepiej, żebyśmy go nie dostali, o właśnie, że tak powiem. Także tutaj też potrzebujemy drona, potrzebujemy bardzo dużo rzeczy naraz. Jest to naprawdę najtrudniejszy challenge, jaki chyba grałem przez całą serię Skibidi, naprawdę. Tak sobie teraz myślę, że no potężny musi być challenge, nie? Naprawdę. Jakby tutaj zrobienie jakiegokolwiek ruchu to jest totalna masakra, bo próbuję coś tu zrobić, ale powiem wam, że chyba będzie tutaj bardzo przydatny nasz inżynier w tym momencie, bo sam glitch nie da sobie rady. No po prostu sobie chłop nie poradzi, jest to nie do wyrobienia. I teraz tak, robimy kolejne farmy. Mam taki plan, żeby farmy robić w ten sposób, że zawsze na trzeci wszystkie, w sensie jak będą wszystkie pumpkin farmerki, pumpkin farmerzy
trzecim poziomie, to dopiero robimy jakiś kolejny maksymalny, nie? Taki wiecie, żeby wszystko było na trzecim i dopiero każdy po kolei na maksa robiony. W tym sensie. Czyli wiecie, jest robiony po prostu tutaj na trzeci i teraz robimy jakiś na fulla, później kolejny, trzeci, czwarty, piąty na fulla. Tak po kolei na fulla, nie? Więc w tym sensie i mniej więcej taki tutaj... taka strategia, co nie? No leci Flying Basso, na szczęście akurat wylatuje kamera toilet, więc idealnie, idealnie tutaj w czas. Musimy zrobić na pewno czołg, ale zanim czołg, to być może udałoby się nam tutaj glitcha zrobić, wiecie? Jakbyśmy glitcha mieli, to naprawdę byłoby OP. Robimy na pewno te farmy, no i zobaczymy. Car Speakerman jest po to, żebym nie dostawał stunów, ale to na początku było. Teraz to, jak dostaję te stuny, to w sumie gorzej, bo kamera Repair Drone traci te swoje procenty, które mógłby dać glitch kameramenowi. No, nie wiem jak to wyjdzie... No ale postaram się, żeby jakoś wyszło. Spróbujemy teraz zarobić 6000. Jak zarobimy te 6000, teraz nawet nie ulepszam farmy, tylko zarabiam 6k na właśnie glitch kameramena. Może jak tego glitcha ulepszymy, to uda nam się przejść gdzieś dalej, bo naprawdę no chciałbym gdzieś tutaj tym challenge przejść dalej. Jest naprawdę trudny. Ja też jakby często gram autoskipa i jakby przez całą to w ogóle, przez cały ten challenge raczej nawalam ciągle w autoskipa. Dlaczego? Ktoś powie, Beres, bo przez tego autoskipa przegrywasz i w ogóle. Ale wiecie, jakby ja nie chcę, żeby tak była nudna, że czekamy i gramy, nie wiem, 2-3 godziny tylko po to, żeby przejść. To też nie ma sensu, bo nikt taki normalny, wiecie, normalnie by nie grał, tak? Bo raczej każdy chce jak najszybciej zdobyć jakieś coiny, jakieś turki, krejty, w tym wypadku, jeżeli gra w eventową mapę. Każdy chce przechodzić te mapy szybko. Jak będę przechodził na challenge'ach wolno, no to też będzie takie średnie, nie? Dobra, ale nieważne. Robimy, każdy robi jak chce. Ja chcę, żebyście mieli tutaj tak bardzo, wiecie, no bardzo żywo, nie? Żebyśmy robili to szybko i tak dalej. Mutant Toilet, widzowie, no Mutant Toilet 50 koła HP prawie zgubił, także naprawdę tutaj gliczek już daje radę. Widać, że gliczek będzie bardzo, bardzo teraz pomocny i mocny, że tak powiem. Airplane Toilet, widzowie, no mamy mały problem, bo Airplane Toilet jest nie do zbicia tutaj, ale damy radę tak. Okej, zróbmy tak, dobra, dawaj, dawaj, daliśmy radę, widzowie. Jakoś się udało, to był najgorszy moment, bo Airplane Toilet to jest taki, dla mnie to jest taki najgorszy właśnie moment w gierce. Ulepszę nawet tego obok, bo naprawdę, no nie mam tego 1500, a potrzebuję bardzo szybko tutaj ulepszonka większego. Dobra, za 1500, teraz tego kolejnego, no troszkę tutaj naciągnąłem swoje zasady ulepszania farmy, no ale to na rzecz tego, żeby jakkolwiek to przejść, naprawdę jest trudno. Możemy zrobić czołg za 4000, te czołgi by tu szły ciągle i to, by to było naprawdę mocne, nie? Jakby mam ochotę zrobić ten czołg za 4k, bo on później bardzo, bardzo będzie potężny. Znaczy, w tym wypadku, w tym challenge'u nie nazwałbym tego czołgiem, a bardziej takim czołgokiblem, okej? Okay? Może być czołgokibel, widzowie? Myślę, że czołgokibel będzie, także raczej damy radę to tak wiecie, zrobić, tak to nazwać. Myślę, że nikt się nie obrazi. Więc robimy, widzowie, czołgokibel. Kamera toilety idą w niepamięć, ale to jedne, bo będzie też kolejny ziomek, patrzcie, tu go postawimy. I on też będzie miał kamera toilety, także cały czas gramy toaletkami, proszę mi nie mówić, że nie, normalnie są kamera toilet i są też czołgo toilety, nie? Czołgo kible, elegancko, widzowie, lecimy dalej. No oczywiście trzeba zrobić też farmy, ale jak widzicie, właśnie w tym momencie totalnie mój glitch kamera daje sobie radę. Serio, chłop widać jest odpalony, totalnie ten czwarty poziom tutaj oddaje. Dajemy tutaj, dajemy też na kamera Reaper Drona i w tym momencie lecimy dalej po kolejną farmę. I te farmy, widzowie, zrobimy i później polecimy kolejnego inżyniera na maksa. Tak mi się przynajmniej wydaje. Mamy tu jakieś mutanty. Tutaj G-Man, patrzcie jaki G-Man obity. Co jest, chłopie? Ty masz 40 HP ze 136. No UFO Toilet też leci, więc mamy... Będzie duży problem, będzie na pewno... No nie będzie łatwo, to na pewno. Zobaczymy jak nam wyjdzie, na razie ten glitch, no on naprawdę tak skacze, patrzcie to, jak on nawala ten chłop, no nie mogę normalnie, totalnie szalony. Dobra, widzowie, kolejny czołgokibel, szybko, szybko, zamówienie na czołgokibel kolejny, jak najszybciej, potrzebujemy kolejnego czołgokibla, czym prędzej zanim skibidibi skopią mi tyłek, szybciutko, szybciutko. Dobra, mamy kolejnego, mamy czołgokibel, widzowie, drugi czołgokibel, czyli teraz w tym momencie mógłbym zrobić kolejnego glitch kameramena. Mamy też zrobionego na maksa Car Speakerman. Mamy tutaj drona, no tego drona by się przydało zrobić, ale zanim to, to zróbmy te farmy, zróbmy farmy na wyższy poziom, bo aktualnie to tak wiecie, kuleją te farmy, dobra, tutaj kolejna, no i tutaj jak mi idzie, no idzie całkiem nieźle, tylko że oby to jakoś wyszło, bo UFO Toilet nadciąga, widzowie, i to już nie będzie takie piękne, bo UFO Toilet, jak dobrze wiemy, naprawdę potrafi no tutaj narobić problemów, robi problemy, to na pewno wie każdy, że UFO Toilet jest mega męczący. No 9000 HP, widzowie, damy radę, jeżeli ma 9k, no to jak
jak widzicie, rozwalony zostanie przez tego czołga. No i teraz czołg tutaj, czołg Kibel dał sobie radę. Ja tutaj klikam, bo oczywiście nie mogę, jak zawsze. Dobra, ulepszmy tą, bo ta nie chce. Nie chcesz, to nie. Ja nie będę się prosił, widzowie, jak to się mówi, i się bado. Dobra, czy ja mogę tutaj dać? No nie mogę, bo ciągle jest stunowana ta farma. I teraz tak, co robimy, widzowie? No to, co robimy, to na pewno tą farmę, ale na razie to niezbyt mi to idzie, więc dajmy może kolejnego glitcha, tylko że on tu skacze i nie mogę postawić. Dobra, kolejny glitch, widzowie, i kolejny glitch za 6000 trzeba tutaj ogarnąć. No i kolejny dual blade, gościu, przestańcie mi studować tą farmę, no chcę ją ulepszyć po prostu. Dobra, autoskipa wyłączę i teraz dopiero. Okej, mamy to i już teraz mamy wszystkie farmy, to możemy lecieć na autoskipie. Robimy teraz kolejnego glitch kameramena, widzowie, za 6000, albo wiecie co, w sumie mógłbym zrobić więcej tych czołgokibli. No ale nie, dobra, glitch kameramen, widzowie, glitch kameramen, muszę wytrzymać, muszę to przeczekać, tylko nie wiem, czy damy radę, bo tu lecą dwa UFO toilet i te UFO toilety, no, są mega, mega tutaj potężne. Dajmy kolejnego ziomka, który czołgo kible będzie tworzył. Nie wiem, czy damy radę, staram się, naprawdę, no ale no nie wiem, widzowie, patrzcie, UFO toilet, no wyleć tym kiblem, no nie, widzowie, czołgo kibel nas nie uratował, 29 wavik, ja naprawdę sądzę, że jest to możliwe, ale trwałby wtedy mecz bardzo długo, bo bym autoskipa nie mógł używać, no ale widzowie, chciałem zagrać taki challenge'ik, dajcie znać, czy challenge'e wam się podobają, myślę, że to jest jeden z ciekawszych na pewno i dzięki za obejrzenie tego odcineczka, widzowie, na koniec oczywiście leci skrzynka, także widzowie, osobą, która dostaje crate'a jest Lorex Olo, pozdrawiam serdecznie i napiszcie swój nick w komentarzu. Co jakieś 2-3 odcinki będę rozdawał dalej krejty, bo wiecie, jakby w każdym odcinku to zbankrutuje ogólnie, ale dobra, jak będą już święta, to będę dawał codziennie jakiegoś tego krejta świątecznego. Zobaczymy, jak to będzie, widzowie. Dzięki za obejrzenie tego odcinka, mam nadzieję, że się podobał, się bawi.